Gdy umarł cesarz, młody książę przygotowywał się z pewnym niepokojem do zajęcia jego miejsca. Mądry i wiekowy wychowawca powiedział mu: potrzebujesz od razu pomocy. Nim wstąpisz na tron, wybierz sobie przyszłą cesarzową, ale uważaj. Musi to być dziewczyna, której możesz ślepo zaufać. Zaproś wszystkie dziewczęta, które pragną zostać cesarzową. Ja ci wytłumaczę, jak znaleźć najgodniejszą. Najmłodsza z pomywaczek w kuchni królewskiej była zakochana potajemnie w księciu. Postanowiła też się zgłosić. Wiem, że nie zostanę nigdy wybrana. Jednak będzie to jedyna okazja, by znaleźć się blisko księcia, przynajmniej przez kilka chwil, i to już mnie uszczęśliwi, pomyślała. W wyznaczony wieczór wszystkie najpiękniejsze dziewczęta z okolicy we wspaniałych sukniach i najdroższych klejnotach zjawiły się w pałacu. W otoczeniu dworu książę oznajmił im, na czym polegać będzie współzawodnictwo. Każdej z was dam po jednym nasionku. Ta, która wyhoduje z niego najpiękniejszy kwiat, za 6 miesięcy zostanie przyszłą cesarzową. Gdy nadeszła kolej na pomywaczkę, dziewczyna wzięła nasionko, maleńkie, ciemne ziarenko, zaniosła je do domu zawinięte w chusteczkę. Umieściła je w donicy wypełnionej wilgotną ziemią. Nie była wytrawną ogrodniczką, ale opiekowała się swą roślinką bardzo starannie i z niezwykłą czułością. Codziennie rano z niepokojem przyglądała się ciemnej ziemi, z której miała wyłonić się roślinka. Minęło 6 miesięcy, ale w jej doniczce nic nie wyrosło. Nadszedł dzień weryfikacji. Gdy dotarła do pałacu ze swoją doniczką, w której widoczna była tylko ziemia, zauważyła, że wszystkie inne dziewczęta osiągnęły wspaniałe rezultaty. Książę przyglądał się każdej doniczce z wielką uwagą. Podszedł do każdej. Kwiaty były wspaniałe. Spojrzał również na pomywaczkę, która nie śmiała podnieść oczu i prawie ukrywała swoją doniczkę pozbawioną kwiatka. Po przeglądnięciu wszystkich doniczek książę stanął po środku i ogłosił wynik konkursu. Nową cesarzową, moją małżonką zostanie oto ta dziewczyna. W ciszy słychać było uderzenia wszystkich serc. Bez wahania książę ujął za rękę młodziutką pomywaczkę. Potem wyjaśnił powód wyboru. Ta dziewczyna jako jedyna wyhodowała kwiat uczciwości i stała się godną zostać cesarzową. Wszystkie nasiona, które wam dałem, były pomalowanymi kawałkami drewna i żaden kwiat nie mógł z nich wyrosnąć. Jest to naturalnie tylko bajka. Dzisiaj trudno byłoby znaleźć cesarzową. Zapomnieliśmy jednak wszyscy, jak hoduje się kwiat uczciwości. Ta historia to przestroga, a jednocześnie zawołanie do wielkiej uczciwości w słowach, gestach, czynach. To jak małżonkowie stają przed sobą z taką otwartością serca i gotowością do przyznania się do błędu, do słabości, do dziadostwa, jak ja to czasem nazywam, i spojrzenia sobie uczciwie w oczy i powiedzenia prawdy, a ta jest wartością nigdy nie przemijającą.